widzowie, mam dla was wyzwanie. Kto pierwszy? Czy ja dobiegam do mojego domku na tajnej wiosce? Czy wy zostawiacie łapkę w górę i suba? Czas start! Dobra, dobra. Jeżeli wam się udało, napiszcie w komentarzu Wojan. Dobrze, do was serduszko, nie wiem czemu Wojan, ale tak. I dobra, ogólnie pokażę wam moje zmiany w moim domku, ponieważ dużo się pozmieniało, tak szczerze. Ogólnie. Dzisiaj będziemy tak swoją drogą, pokażemy się włamywaczowi, który jest tam. A nie kto to tam był. Ale dobra, dobra, może spytamy się tego włamywacza, ponieważ on zbudował sobie domek na drzewie i pójdziemy dzisiaj z nim porozmawiać, więc oglądajcie odcinek do samego końca, dlatego że mało oglądacie mojego filmu i przez to mniej osób może zobaczyć mój kanał, więc błagam, obejrzyjcie film do końca bez pomijania, okej? Okay? Dobra, proszę was. Więc dobra, tutaj mamy to tutaj, no taka sypialnia, tak. No wiecie, takie podstawy, co nie? Tutaj mamy za to grób ziemia Minecraft, ale to jest klasyk. Tutaj mamy mój magazyn, tutaj mamy klatkę na włamywaczy, jakby coś, no jakby byli nie okej, okay, ale pisaliście mi, że to jest Oskar z kanału Lamimy, czyli taki youtuberek, którego sobie, no sprawdziłem. I dobra, i dzisiaj będziemy iść do niego, co nie? Więc po prostu zostać łapkę w górę i suba, ale przed tym weźmy sobie, bo mam mega dobry pomysł, bo wiecie, że on jest, no, może być niebezpieczny, nie wiem, czy on ma dobre zamiary w ogóle, wobec mnie, jak mnie okradł, no ja mu oczywiście w zamian zniszczyłem bazę, ale no właśnie, więc nie wiem, czy my żyjemy dobrze, więc idziemy do tego villagera, bo ponieważ widziałem, że on sprzedaje ciekawą rzecz. Dobra, czekajcie. Sharpness 2. I my sobie to kupiłem 3 miecze Sharpness 2. Okej, okay, dobra, nieważne, ale i tak się przyda. A jeżeli tak, no to dobra, to w sumie możemy tak zrobić, wiecie co? Zrobimy miecz Sharpness 4, mnie stać na kowadło. Chyba stać mi na kowadło. Więc zrobimy sobie najsilniejszy miecz! Miecz na serwerze. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Okej, stać mnie, tylko czy mnie stać na to, żebym to połączył wszystko, co nie? To czekajcie, ja sobie to wykasuję sobie ten crafting. Ten crafting jest tu mało potrzebny, więc sobie połączymy to z tym. I sharpness 3, dobra, no to 4 nie zrobimy, czekajcie, no chyba, że tak. Nie, to nie zrobimy tego w żaden sposób. No niestety nie, ale tu mamy mojego mocarza, co nie? Mocarz atomika nazywamy to. Mocarz atomika pierwszy. Mocarz atomika pierwszy, bo to jest mój taki pierwszy, taki mocarz. Ja po prostu, jakiś po prostu typ do mnie podjedzie, no to ja i nie ma klimatu, co nie? Więc widzowie, my się widzimy, jak już do niego dojdę, do jego domku, bo nie chcę was tym zanudzać. Halo, jest tu ktoś! Halo! Halo? Halo! Hosia! Kto to mówi? Tutaj przed twoim drzewkiem. To ty! To ty! To ty mi zniszczyłeś, ty mały, kurde, kidosie! Zniszczyłeś mi tajną bazę, ja ci zaraz tutaj dopadnę, o, nie? Nie ma tak łatwo. Widzę, czemu to masz miecz enchantowany? No, co jest łatwiej. Dobra, to ja wiesz co? Pokojowo. To może pokojowo, właśnie, może pokojowo. No właśnie. Skoro ty masz enchantowany miecz, to ja nie zamierzam z tobą tutaj chodzić na tę konfrontację. Poczekaj, bo zacznijmy od tego, bo to jest w ogóle ważne. Pytanie pierwsze. Czemu zniszczyłeś mi tajną bazę? Dlatego, że ty mnie okradłeś. Dobra, to jest dobry argument. Dobra, ale to jest naprawdę dobry argument, ale nie, ja ciebie okradę, bo ja myślałem, że ty jesteś takim trochę intruzem tutaj w tej co ja mam pomyśleć, jeżeli ktoś mnie okradnie? Po prostu, tak po prostu. No nie, no dobra, masz rację. Dobra, to możemy się mówić tak, że... Zgoda. Mamy zgodę, tak? Mhm. No, ja podam ci łapkę, też mi podać łapkę. O. No dobra, zgoda. Ej, w ogóle, dobra, chodź, ja ci pokażę moją bazę, ale w ogóle, czemu ty nie masz nic nad głową, chłopie? Ty masz włosy, nie? Masz czuprynę bujną, a nad głową to ty nie masz nic, nie? Nie wiem co w głowie, ale nad głową to za dużo tam nie widzę. Nie, no w głowie to nic też. Ale ty masz, Oskar, lemymy. No tak, ja jestem lamimy, taki kanon. A, to dlatego widzowie mi pisali o jakiejś lamie. No jakiej lamie? Kurde! Lamiec. Jak ja mam mieć z tobą sojusz, jak ty od samego początku tutaj mi działałeś na nerwy, chłopie. No wiesz, co to jest fail MMA? Wiesz, co to jest fail MMA? No tak, i właśnie tam zaraz pójdziesz ze mną. No, zaraz to. Dobra, nie, dobra, spokojnie. Oskar, oddechy. Dobra, powiedz tak, spokojnie. Oddechy. Mamy sojusz, jest dobrze. Ale jest taka jedna sprawa, bo chciałem właśnie ciebie zapytać. Bo
Wiem, że ty jesteś jednym z włamywaczy. To ja wiem na pewno, nie? Aha. Że ty jesteś jednym z włamywaczy. Czekaj, ja ci przerwę. Ja widziałem tam na plaży gdzieś, chyba kątem oka, takiego jakiegoś czarnego z czarnymi włosami. Arczu chyba się nazywa. Arczu! No to tak, ja znam go! Ja Arczu znam! W sensie, kurczę, ja go znam ogólnie, wiem kto to jest, ale ja jeszcze z nim nie gadałem ani nic tego typu, nie? Dzisiaj. Znaczy dzisiaj ogólnie jeszcze z nim nie gadałem. Właśnie plan jest taki, bo bo chciałem ciebie zapytać o to, bo ja wiem, że ty jesteś włamywaczem jakby numer jeden, a on jest jakby włamywaczem numer dwa i też nie za bardzo wiem, jakie wy macie relacje wspólnie. W sensie, ja nawet nie z nim nie gadałem, on jest jakiś taki dziwny, taki czarny, jakby dziwny, taki. Ja nie wiem, ja z nim jeszcze nie gadałem aż w ogóle, ale myślę, że to... Aż patrzy. No nie wiem, moim ale zdaniem, w każdym razie... Ja go wezmę? Ja myślę nie, wiesz co, nie, bo ja ogólnie, ja go znam, ja pamiętam, bo ogólnie ty jesteś pan A, nie? I ty tam właśnie no, a ogólnie domku... się nazywam, no ogólnie się nazywam... Czekaj, jeszcze raz, jak? Co ty robisz, chłopie? Jak się nazywasz? Jesteś jakiś dziwny. Ja rozumiem, ale, ja naprawdę no nie, rozumiem... Nie mogę tego wypowiedzieć, nie wiem czemu. Czekaj. Czekaj, ej, dobra, skupię to się, coś czekaj, tutaj czekaj, się zadziało naprawdę dziwnego, ale dobra, słuchaj, bo o tym Arczu, ja go ogólnie znam, bo ja kiedyś nagrywałem jako w ogóle dziadzio Minecraft, tak, ale ja go mam pochowanego w piwnicy. No w sensie dziadzia czy Arcza? Dziadzia. No to widziałem, w ogóle co to ma znaczyć, że jakiś grup dziadzia Minecraft zrobiłeś, ty jesteś niepoważny jakiś. No to był mój stary przyjaciel, ja sobie kiedyś nagrywałem. No tak, było wszystko. Dobra, słuchaj, dobra, ale Arczu ogólnie był mega w porządku, także ja nie wiem czemu, ja myślę, żeby się z nim ogólnie pogadać, ale nie widziałem go, wiesz, to bo widziałem go dzisiaj, że jest na serwerze, ale w ogóle nie widziałem go dookoła. Widziałeś go gdzieś tutaj dookoła, gdzieś chodził? Tak, widziałem go chyba, on chodził na ryby i w ogóle zauważyłem sobie pieczyk, co nie? Piecyk był sobie. Aha, że jego piecyk, tak? Czyli twój piecyk? Nie wiem kogo, nie wiem kogo. I był tam piecyk, było też tam żelazo, no to sobie skubnałem i wziąłem. Aha, co wziąłeś sobie jego żelazo? Nie wiem, czy to jego. Prawda nie. I to ty mnie od złodziei wyzywasz? Ale to ty mnie ukradł. Ty mnie od złodziei wyzywasz? Słuchaj, czekaj, bo ja muszę być wyżej, jak z tobą rozmawiam. I ty mnie od złodziei wyzywasz? Jak ty mu... Ej. No właśnie. Chowaj tą łopatę swoją. Swoją, ja pokażę ci co mam. Ja ci pokażę zaraz co mam. Ty nie bądź taki cpany. No, patrz to. Widzisz to? No, wiesz co to jest? Nie, do tego nie mam podskoku. No właśnie, to jest stary kość Minecraft 2.bone. Więc jak ci ty mordo wiadomo co, to tutaj będzie z tobą krucho. Także proszę mnie tutaj nie bić. Dobra, słuchaj. Krucha to jest ta kość. Jest prosta. Akcja jest prosta. My mamy sojusz i trzeba porozmawiać jak najszybciej z Arczem, bo ja nie wiem, do mnie chyba żadnych problemów nie będzie miał. Ale nie wiem właśnie jak w stosunku do ciebie, kurde, bo to wiesz, chyba, no nie wiem, przynajmniej miałem takie odczucie, że w stosunku do mnie to nie było zbytnio w porządku tutaj na razie, na samym początku. Czekaj! Kogoś widziałem. A nie, dobra, jednak mi się zdawało. Dobra, już myślałem, że serio, coś tutaj z głową masz, mordeczko, ale dobra, całe szczęście, że jest na razie w porządku. Dobra, słuchaj, umawiamy się tak, ja mam sojusz z tobą, więc my mamy, jesteśmy na sobie tutaj, możemy sobie razem grać, jak chcesz, to możesz, nie wiem, pożyczyć ci dar. Itemy. Dar mi dasz? Dar. A co tam masz ciekawego? Ten mieczek mi dasz! No i kurde, kozak, mieczek. Ja mam o jednego sharpnessa lepszego. No i widzisz, no i pięknie. Dobra, wiesz co, to skoro mamy sojusz, to ja tutaj taką tabliczkę ustawiłem. Nie dotykać, bo utnę łeb, także ja to zdejmę, bo w sumie skoro mamy sojusz, to mi się to już nie przyda. Ale dobra, możemy się umówić, że jest okej. Okay. Tutaj łapę ci normalnie, mogę Minecraftową tutaj podać, żeby nie było. I myślę, że w następnym odcinku chciałbym już normalnie porozmawiać sobie z tym Arczem, nie? Ja idę cię oprowadzić. W sensie pogadamy sobie z nim, ale ja idę cię oprowadzić po moim domu. A co, zmieniłeś się w swoim domku? Tak, dużo. Co ty gadasz? No. Ej, ja ostatnio tam byłem przecież i tam nie było nic ciekawego, żeby nie obrażać ciebie, nie? Wiem, mówiłeś na mnie biedak, ponieważ nie chcę ci nic mówić, ale cię podglądałem raz. No to wiesz co. Ty mnie podglądałeś? No tak, ale powiedziałeś, że jestem biedakiem, przeszukiwałeś mi skrzynki. Więc ja nie... Ja ogólnie powiem tak. Nie ma woda, nie ma dowoda, czyli nie ma nagrania, to nie ma żadnego dowodu, nie? Mam nagranie. Akurat. Mam kanał na YouTube. Ty sobie nagrywałeś? No mam kanał na YouTube. Ja go niestety tam nagrywałem.
Jezu, dobra. Co ty tam masz? Znowu nie masz nic z tych skrzynka, to co ty w ogóle do mnie mówisz? Dobra, tutaj masz, przepraszam. Wybaczam ci, masz jednak w jednej skrzynce stary jeden, dwa parę itemków, nie? Czekaj, muszę ci pokazać, co nie? No pokaż mi to. Patyk masz, ale masz badyla, ja nie mogę, niezły badyl. Duży badyl. No, taki no robi wrażenie, naprawdę. Dobra, co mi chcesz pokazać? Ej, a ty w ogóle widziałeś, czy Arczo ma gdzieś w ogóle dom? Bo ja tak chodziłem, nigdzie nie widziałem. Próbowałem napisać mój nick. Co to się dzieje? Ale dziwnie tej. Teraz widzę, że A, procent, I, nie wiem co to jest, strzałka w górę, pieniądze i hashtag, nieźle. Ej, dobra, widziałeś gdzieś, że gdzieś Arczo ma dom, czy on nigdzie tutaj nie ma domu? Nie, on jest jakiś bezdomny, bo on się kręci, co nie, ja widziałem, jak on, jakiś taki biedak śmierdzący, co nie? On sobie tutaj sobie pole. Ej, ale czemu go wyzywasz w ogóle? Weź trochę się opanuj tej. Ale nie, ja ci mówiłem, że ja ci mówiłem, że ja się z nim znam i że on jest naprawdę w porządku, także zobacz. On jakoś tak żar w ziemię, no to jest jakby trochę ohydne zachowanie. No jak żar w ziemię? Masz na wódce żar w ziemię? Tak, mam to na... nie, no nie, na granie tego nie mam. No właśnie, no to jak nie, nikt nie mówi, że żar w ziemię, jak ziemi nie żar. No. Taki kurde jesteś. Dobra, wiesz co, ja ci powiem tyle, że ja sobie od ciebie idę i robię nara. Nie, ale ty mnie oprowadź po swoim domu, po kulturze. Ja ci się wprowadzam, nara. Czekaj, jeszcze widzieć... po ten. Sobie sam widziałeś mój domek, także ja to nie mam zamiaru ciebie... To ci oprowadzę jeszcze po mojej piwnicy, okej? A co ty masz w piwnicy oprócz grobu dziadzia Minecraft? A ja mam magazyn i kopalnię, w której się ukrywałaś. Ej, skąd? I dobra, ja myślałem, że ty mnie nie zauważysz, jak się tam ukrywa. Dobra, nieważne, dobra. On wie więcej niż ja wiem. Dobra, tutaj mamy, kurde... Dobra, bieda, nic tu nie ma w ogóle. Ej, a w ogóle zobacz, tam w środku mam skrzynkę. To jest z cukierkami niewidzialną, weź sobie sprawdź. Tak naprawdę, zobacz. Nie, czekaj, zobacz. Dawaj tam, bieda, do tego wiecie! Nie, tam kurde, idę, dobra. Kurde, dobra. Nara, ja nie, ej, albo czekaj, albo jakby Arczu Minecraft był opętany, bo też taka opcja jest, to go ej, no faktycznie, dobra, tutaj będzie więzienie na Arczu Minecraft. Nie, dobra. Prawie. Dobra, panie A, ja na razie stąd idę. Ja jestem Arczu. Trzeba porozmawiać również z Arczu. W ogóle dziwne, że on ma Arczu, a ty masz pan A, nie? Takie macie ten sam nick. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, widzowie. Bo ja ogólnie tutaj... Arczu! Panie A, co ty mówisz? Chcę mu powiedzieć mój nick. Dobra, nieważne. W każdym razie tak. Panie... Tak mam do ciebie mówić? Tak, mówię. Dobra, to ja o ciebie mówił. Słuchaj, trzeba twój nick odzyskać jak najszybciej, bo na razie nad twoją głową nie ma nic, oprócz tego dzwona, który jest w sumie nad tobą. Patrz to. Możesz dzwonić z dzwonem. Dobra, także, widzowie. Ja idę. My się z wami żegnamy w sumie. Razem się pożegnajmy. Widzowie, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę do góry z Cobika z dzwoneczkiem na moim kanale, czyli i oraz na Lamimy, więc zostawcie łapkę. Lamimy! Oczywiście, to jest łapeczka w górę i będzie kolejny odcinek. Nara.